Hej, zaczynamy naszą nową pracę. Zrobimy sobie coś takiego. Ułożę sobie, żeby było mi, żebym widziała, co robię. I teraz tak, zaczynamy od 12 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12. Zamykamy, bo mam za duże szydełko. Zamykamy i słuchajcie, robimy w górę 3 i w tym kółku zrobimy sobie 24, raz, dwa, trzy na pierwszy słupek. Muszę sobie zmienić szydełko. Można 3 na pierwszy słupek i robimy pojedyncze nawijane 24 słupki w tej obręczy. Ok? I spotkamy się w rzędzie drugim. Rząd drugi. W rzędzie drugim robimy raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka w górę. Następnie robimy 5 na poprzeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu mijamy 2 i wbijamy się w trzeci. Oczywiście nawijamy. I tu w co trzeci wbijamy się, robiąc prosty słupek. I znowu 5. Tu mi się ślizga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawijamy. I raz, dwa, trzy, w trzeci. I w trzeci. Musiałam sobie zmienić pozycję kamerki, bo mi się tamten uchwyt do kamery połamał. I teraz muszę się od nowa przyzwyczaić, robić pod innym kątem. I znowu, więc tak robimy. Tych słupeczków będzie 8. Pamiętajcie, co trzeci. Rząd trzeci, w rzędzie trzecim przechodzimy sobie tutaj kawałeczek dalej. I robimy 4 w górę. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz podwójnie nawijanych 10 w ten okrąg. Czyli teraz mamy raz, dwa, trzy. 4, 5, 5, żeby było wam lepiej widzieć, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I 2 oczka łańcuszka na zakończenie. Tak? Teraz w tą następną nawijamy raz i w sam środeczek robimy pojedynczy słupek. Potem następnie znowu kot wariuje. Siuś! Co robisz? 2 i znowu nawijamy podwójnie i w następnym robimy znowu 10 podwójnie nawijanych. Potem znowu 2 oczka łańcuszka, pojedynczy słupek. I tu przy samym końcu zrobimy 2 oczka łańcuszka, żeby połączyć. I to jest rząd trzeci. Rząd czwarty. W rzędzie czwartym tutaj zakończyliśmy, zrobiliśmy te 2. Wbiliśmy się tutaj. W rzędzie czwartym musimy przejść 1 dalej. I co zrobimy? I teraz robimy raz, dwa, trzy, cztery na pierwszy podwójny słupek i 1 na poprzeczkę. I teraz robimy
Tu musi być 8, czyli pomijamy pierwszy i pomijamy ostatni. I tu zrobimy 8 podwójnie nawijanych słupków z jeden łańcuszek przerwy. Czyli tak. To jest drugi. Łańcuszek przerwy. Trzeci. Oczko pomiędzy. Czwarty. Oczko pomiędzy. Piąty. Oczko pomiędzy. Szósty. Oczko pomiędzy. Tak? Sześć. Siedem. Oczko pomiędzy. I ósmy. Następnie robimy dwa oczka, nawijamy, robimy narzut, bo nawijamy, robimy normalny słupek, ale zrobimy sobie dwa słupki przed tym słupkiem w ramce tutaj i dwa za, czyli pięć. Czyli tak, raz, to są normalne pojedyncze, raz, dwa, trzeci na tym pojedynczym z poprzedniego rzędu. Czwarty. Piąty. I dwa oczka za tymi pięcioma. I tak wygląda rząd czwarty. Osiem podwójnie nawijanych z oczkiem przerwy pomiędzy. Dwa oczka łańcuszka. Pięć pojedynczych słupków. Robimy rząd czwarty. Rząd piąty. Zakończyliśmy rząd czwarty. Zrobiliśmy sobie tutaj dwa. I teraz, słuchajcie, zrobimy sobie siedem oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I zaczepimy je tu. Bo będziemy robić takie mostki. Z siedmiu oczek łańcuszka ich zrobimy 6. Powinno nam wyjść 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tu w następny. Zamykamy, zamykamy, zamykamy. I następny. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Się wbijamy tu. Zamykamy. I następny. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zamykamy. I następny. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I zamykamy tu. Tak? Teraz trzeba sprawdzić, czy wyszło nam 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No wyszło. Na razie tak wygląda trochę koślawo. Proszę się nie przejmować. Teraz robimy 3 oczka. I tu poniżej mieliśmy 5, w tym będziemy mieli 7. Czyli po dodatkowym jeszcze jednym tutaj. Czyli tu robimy dodatkowy pojedynczy słupek. I tu nad każdym robimy po jednym. Czyli pierwszy już mamy, to jest drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty i siódmy na poręczy. I następnie znowu raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka i robimy ten sam motyw dookoła. Okej?
I tak wygląda rząd piąty. Rząd szósty. W rzędzie szóstym, tutaj kończąc to, nie robimy 3, tylko zrobimy sobie 6. 3, 4, 5, 6. I po kolei w każdą ramię robimy następne ramię. Znowu z 7, 4, 5, 6, 7. Zawieszamy się na kolejnych. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. I na kolejnych, i na kolejnych. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Na kolejnym. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Na kolejny. I teraz, jak już zrobiliśmy te ramki, robimy 6. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6 oczek łańcuszka przed tym. I w tym rzędzie zrobimy sobie tak. Tu zrobimy 1 jeszcze przed tym. Tak? Teraz w następnych 3 zrobimy po jednym. Raz, po jednym słupku. 2, 3. To teraz mamy 3 plus ten 1, który dorobiliśmy. Tak? Teraz zrobimy sobie 4 oczka łańcuszkiem. Raz, 2, 3, 4. Nawiniemy i tu zrobimy, omijamy jeden, omijamy jeden i wbijamy się i robimy 3. Raz, 2, 3 i jeden dodatkowo na ramieniu, czyli 4. Tak? I teraz znowu 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I tak dookoła. Rząd siódmy. W rzędzie siódmym tu zrobiliśmy sobie te ostatnie 6, tak? Ale teraz będzie niespodzianka, bo teraz będzie, słuchajcie, 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. I tą jedenastką od razu przechodzimy tutaj i przed tym robimy sobie jeden łańcuszek. Jeden słupek. Jeszcze na tym ramieniu. Teraz 3 słupki tu. Raz nad tymi. 2. 3. Tak? I teraz tak. Raz, 2. I wbijamy się zamykającym takim tutaj po to ramię z 4 z poprzedniego rzędu. Widzicie? I znowu raz, 2. I wyższy, i tu robimy 3 słupki. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko ładnie wychodzi. 2, 3. Ops. 3. I dodatkowy słupek. Okay. Czyli wygląda to w taki sposób. Tak to wygląda. I teraz znowu robimy 11. 11 i tu robimy znowu te nasze falbanki. Mostki, falbanki, tak? Ważne jest, żeby zrobić to porządnie. I to jest rząd siódmy. Kończąc rząd siódmy, robimy tylko 5 oczek łańcuszka przed tym naszym pierwszym z 11. Nawijamy i teraz znajdziemy sobie tutaj gdzieś po środeczku i w tym jednym oczku zrobimy 5 pojedynczych słupków. 2, 4, 5. Tak? I teraz znowu 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3,
4, 5. Przechodzimy tutaj. Teraz już nie robimy tu, tylko wbijamy się w jeden, opuszczamy. Upuszczamy pierwszy słupek, wbijamy się w drugi i robimy 3. Raz, 2, 3. Tak? Ominęliśmy linię, zrobimy 3. Teraz zrobimy 3 oczka łańcuszkiem. Raz, 2, 3. Pomijamy kokardkę i za kokardką znowu wbijamy się i robimy 3 oczka łańcuszkiem. Spadło mi. Czyli 3 oczka łańcuszkiem. I tu robimy 3 słupki nad tymi poprzednimi słupkami. Raz, 2, 3. I tu też będzie 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak? Wchodzimy na następny z 11. Tu robimy to samo. Wbijamy się tu, robimy 5 oczek. Wbijamy się tu i robimy wachlarzyk z 5 pojedynczych słupków. Potem znowu 5. Przerabiamy dalej, te robimy naszą po 7. 7, 7, 7. Teraz będą już 2. I tak dookoła. I spotkamy się w rzędzie 9. 9. Rząd 9 zaczynamy. Tu zrobiłam 3. Zaczynamy od 7 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7. Przechodzimy tutaj do naszej muszelki z 5. I podwójnie nawijamy i robimy nad każdym jednym robimy podwójnie nawijany słupek. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak? I znowu 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek. Tutaj wyszło nam coś takiego. Ok? Znowu zrobiliśmy 7 oczek. Przechodzimy do tego naszego tutaj. Jak to mówię, taka bombka z dziurką, czy coś wychodzi. Dobrze, i tu, kochani, zmniejszamy tu sobie już. Wstawimy raz, 2, trzeci w ramce i następne 2 już na tych poprzednich. I znowu 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli wyszło nam coś takiego. Zobaczcie, tutaj pominęliśmy 1, tu zrobiliśmy 2 słupki. Na poręczy zrobiliśmy 1 słupek i 2 tutaj i tutaj już zostawiamy. Czyli wyszło nam, chodzi nam coś takiego. Tak? I znowu przechodzimy tutaj 7. Tutaj znowu robimy 5 podwójnie nawijanych. Znowu 7. I tu, moje drogie, tu już będzie, ponieważ tu już mamy po 3, to teraz będziemy mieli 2. Tak samo jak poprzednio po 7. I tak wygląda rząd 9. Rząd 10. Rząd 10 zaczniemy od 11 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Przechodzimy sobie tutaj do tej naszego kwiatka. I teraz robimy 5 pojedynczych słupków zamykanych górą. Raz, 2,
3, zostawiając sobie zawsze 1 na 4. Tak? I teraz, nie wiem, co widać. Tak mi ten, nie bardzo widać. Ok. Tak, i teraz przeciągamy sobie i zamykamy. I znowu 11. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teraz przechodzimy tu. Na tym. I na tym robimy, nawijamy i tu robimy 3. Czyli raz, 3 słupki pojedyncze. Raz, dwa, trzy. Teraz wam wszystko pokażę. Tak. Czyli zrobiliśmy 11. Zrobiliśmy tutaj czubek tego naszej takiej, nie wiem jak to. Taki żołądź albo coś wyszło. 11, tu 3. Teraz znowu tu zrobimy 11. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11. Znowu tu robimy tą czapeczkę z pięciu, łapane górą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zamykamy ją sobie górą i znowu robimy 11. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. I teraz tutaj zostały nam dwa. Wbijamy się w ten pierwszy i znowu robimy 11. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i zawieszamy się nad tym następnym łuku z 7. Tak? Czyli tutaj na samym czubku tego naszego wzoru z 7 mamy 11 i tak dookoła. Po 11 czapeczka i nad tym robimy taki uchwyt z 11. Rząd 11 zaczynamy od 13 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I zaczepiamy go na czubku tej naszej bombki. Tak? I robimy następne 13. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Wbijamy się tutaj w pierwszy z tych trzech słupków, widzicie, nad tym naszym motywem. O nie, chwileczkę, niedobrze.
to się nas wszystko nam poukłada ładnie. Czyli tak, tu wbijamy się tym, zamykamy i słuchajcie, tu robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Łańcuszek z pięciu i zamykamy go na tej, na trzecim. Czyli tu nad tymi trzema będzie łańcuszek z pięciu. Natomiast tu wszędzie będzie po 13 i na tych kwiatkach będziemy robili łączenie. I tak dookoła. A i w tym rzędzie 11, bo zapomniałam jeszcze dodać, że jak już zaczepiamy się tym, tutaj robimy 5 oczek łańcuszka, znowu 13, znowu 13. I teraz, kochani, jak dojdziemy tutaj do tej naszej czubka, tej naszej, można powiedzieć, szyszki, to nawiniemy podwójnie, zrobimy jeden pojedynczy słupek w tej naszej ostatniej pętelce z 11, tak? Następnie zrobimy 5 oczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i znowu podwójnie nawiniemy i zrobimy sobie następny podwójnie nawijany słupek. Ok. Także to będzie wyglądało w ten sposób. Ponieważ te właśnie boczne, nie boczne, te właśnie czubki tych naszych szyszek będą naszymi kącikami. Ok? Mam nadzieję, że wszystko jasne. Chodzi o rząd zakańczający. To muszę Wam wytłumaczyć już po zrobieniu. My mieliśmy tutaj, początek mieliśmy tutaj, tak? Czyli na tym ramieniu, który był z 13, tak? Tu obrabiamy to wszystko pojedynczymi takimi słupkami, no słupkami, półsłupkami, sorry. Łącznie z tą tutaj naszym kółeczkiem. Tu znowu to samo obrabiamy. Tutaj też. I tutaj zaczniemy tak. Tu robimy tak. Przepraszam. Trzy pojedyncze. Nie, sorry. Cztery pojedyncze, cztery podwójne i cztery potrójne, ale tutaj na tym ramieniu tylko trzy, czyli ten czwarty potrójny jest tu. Ok? Następnie robimy 12 oczek łańcuszka i teraz od największej. Potrójnie nawijany, potrójnie nawijany, potrójnie nawijany. Jeszcze jeden poza ramką. I tu zmniejszamy. I tu znowu obrabiamy sobie pięknie. I tak to wygląda. Bardzo fajnie się prezentuje.